Siema, 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 mordy! Tutaj za Kolików TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o pewnym duecie, który jest dość nietypowy, ponieważ chodzi o team ojciec i syn, Dwayne i Dwayne Junior albo Junior. Co sądzę o tych dwóch panach? Szczerze wam powiem, dosyć dziwny kontrast, powiedzmy sobie szczerze, bo obaj panowie mają zupełnie różne charaktery. Dwayne próbuje mocno dogadać się ze swoim synem Juniorem, natomiast Junior jest w wieku buntowniczym, chce się odseparować od swojego ojca, chce być bardziej samodzielny i powiedzmy sobie szczerze, no team dosyć nietypowy, bo przez różność charakterów obu tych panów dochodzi do nieraz niejednokrotnie no do śmiesznych gagów z nimi związanymi. Powiem wam szczerze, ja chciałem, żeby ojciec z synem dotarli jak najbardziej na sam koniec, żeby wygrali nawet wariacki wyścig, aczkolwiek tak się nie stało, nie wygrali wariackiego wyścigu, odpadli na miejscu 9 w 17 odcinku. No ale tak czy siak, jakbym miał patrzeć na ich rywalizację z innymi drużynami i ich charaktery, szczerze wam powiem, tutaj najpierw omówię Dwayne'a z jego charakteru. Dwayne, szczerze, z charakteru jest bardzo są taką fajtłapowatą, wpada w tarapaty. Niejednokrotnie jego syn ratuje go z opresji. Niejednokrotnie też się błaźni, na przykład gdy zrobi sobie tatuaż dla kobiet. W jednym z odcinków, co było, no nie powiem, najbardziej pekową sytuację, jaką Dwayne zrobił w sumie. No i to, że praktycznie, powiedzmy sobie szczerze, był na topie kończy dla swojego syna. To powiedzmy, że poniekąd było nawet urocze, ale i też i śmieszne. Ale szczerze, sam on zauważa, że jego syn chce być bardziej samodzielny i tutaj daje mu pod sam koniec wariackiego wyścigu swobody i poniekąd obaj panowie się bardziej już dogadują w dalszej części rywalizacji, jak i po samym wyścigu. Można powiedzieć, że znaleźli w sumie tak jakby wspólny język. Ale szczerze, jakbym miał ocenić Dwayne'a z charakteru, bardzo ciekawa, fajna postać, którą bardzo lubiłem. Naprawdę, bardzo kibicowałem, żeby doszedł jak najdalej, żeby wygrał razem ze swoim synem wariacki wyścig. I jakbym miał oceniać ich rywalizację, szczególnie Dwayne'a, mimo że był pierdołowaty, mimo że wpadał w różne tarapaty, szczerze, ja go bardzo lubiłem i szanowałem, naprawdę, całkiem spoko, ciekawa postać. Bardzo lubiłem jego relacje z, można powiedzieć, z Juniorem i mówię, kibicowałem, że doszli jak najdalej. Tylko mówię, szkoda, że oni też nie wykazywali się jakoś mocno w tym wyścigu. Może i się wykazywali, ale mówię, ja się bardziej skupiałem na rywalizacji Doa i Owena, Emmy Kitty na przykład, czy Kerry i Devinie. To są te, powiedzmy, drużyny, które najbardziej kibicowałem, no i oczywiście kadetki, nie? I surferzy. Te drużyny najbardziej mnie pochłonęły, jeśli chodzi o analizę, jak sobie radzili w wyścigu. Tutaj jakoś ojciec i syn, no, radzili sobie dobrze, ma całkiem śmieszne gagi, bo jak na przykład Junior się zakochał, zauroczył się w Kerry, oczywiście nieodzajemnione uczucie, bo wiadomo, Devin jest młodzikiem, tak na dobrą sprawę, Kerry jest dorosła, więc wiadomo, jak to się skończyło. Skończyło się tylko na zauroczeniu, ale całkiem zabawny gag z tego wyszedł, nie powiem, że nie, podobało mi się to, jak w ogóle tutaj, powiedzmy sobie szczerze, Junior próbował zarywać do Kerry. Nie powiem, to całkiem ciekawe relacje były z nimi związane i pomiędzy nimi zawodnikami. Też była śmieszna sytuacja, jak Dwayne próbował dogadać się z Kerry o wychowywaniu, wiadomo, nastolatków i tam też było dosyć ciekawie pod tym względem, dosyć śmieszne gagi występowały, jak się można powiedzieć, że Kelly się nawet wkurzyła na Dwayne'a przez to, że powiedzmy sobie szczerze, że Kelly rozpieszcza Taylor, tak powiedział dosłownie Dwayne, ta się na niego zdenerwowała i no doszło do niezbyt przyjemnej, konfrontacji. Mówię, relacje pomiędzy postaciami a Dwayne'em i Juniorem były całkiem zabawne, całkiem śmieszne. Naprawdę, dosyć ciekawi bohaterowie. Szkoda, że naprawdę nie dotarli dalej w programie, bo był duży potencjał, żeby nawet rywalizowali w dalszych odcinkach, no ale niestety odpadli w odcinku 17 na 9 miejscu. No, mówi się cóż, ja ich nawet lubiłem, byli całkiem sympatyczni, chciałbym ich powrót w kolejnym sezonie wariackiego wyścigu.
Ale szczerze, czy do takowego dojdzie, no raczej wątpię, czy będzie wariacki wyścig 2. No raczej nie sądzę, że dojdzie do drugiego sezonu wariackiego wyścigu. Raczej niestety, trzeba się z tym pogodzić, że do tego raczej już nie dojdzie. No chyba, że nowe sezony, totalne porażki, które będą w przyszłym roku się przyjmą, to i może wariacki wyścig będzie dobrą opcją na rozwinięcie uniwersum. Można powiedzieć tego spin-offu, który się dzieje poza głównym uniwersum. No cóż, miejmy nadzieję, że tak się stanie, a jakbym miał dać im ocenę końcową, szczerze, nie byli jakoś super zajebiści, ale byli też spoko, więc tutaj mogę dać ojcu i synowi ocenę, tak bym powiedział, 7,5 na 10. Byli całkiem spoko, dali sobie świetnie radę i chciałbym zobaczyć ich dalsze losy w wariackim wyścigu. No cóż, trzeba też wspomnieć, że no Dwayne jednokrotnie był poturbowany w wyścigu, gdzie Junior wychodził z tego cało, jak na przykład odcinek, gdzie Dwayne myślał, że Junior zaginął, ponieważ został zażarty przez lwa, tak naprawdę ten sobie płynął elegancko na łódce i dotarł sam do strefy luzu i powiedzmy sobie szczerze, potem sam Junior musiał szukać Dwayna, więc powiedzmy sobie szczerze, jakbym miał wybierać, który był lepszym zawodnikiem, no to oczywiście, że Junior tutaj sobie, powiedzmy, że dużo lepiej sobie radził. Naprawdę, mimo że Dwayne był bardziej postacią komediową, Junior z kolei był taką, powiedzmy, postacią bardziej poważną, to powiedzmy sobie szczerze, obaj sobie całkiem świetnie poradzili, a szkoda było, że tak szybko odpadli, więc no. Tutaj ocena ode mnie 7,5 na 10, moi drodzy. A co wy sądzicie o ojcu i synu? Napiszcie mi w komentarzach, a ja wam życzę miłego wieczoru i widzimy się w kolejnych materiałach na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć, na razie.